Siemaneczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, dzisiaj Pick'em Challenge, faza oczywiście legend, mam już tutaj srebrnego coina, jeżeli obstawialiście tak jak ja, to też możecie oczywiście pochwalić takim coinem, daj znać koniecznie, czy ci się udało zdobyć srebrnego coina, jak oczywiście obstawiałeś drużyny, które wyjdą oczywiście z fazy pretendentów. Mamy równo na styk praktycznie 5 oczywiście tutaj trafionych typów, Outsiders wyszło, nie zrobiło 0-3, 3-0 zrobiło oczywiście G2 i Vitality. Nie spodziewałem się szczerze, że Vitality tak będzie orać, szczególnie tą pierwszą gierkę z Complexity, co zajął, nie zginął ani razu i stracił coś koło 90 iluś HP przez cały mecz, to jest coś niesamowitego. Astralis się wysypało na końcu z emerytami, czyli oczywiście z Liquid, w sensie dawałem to Liquid tak trochę z braku innego piku, bo nie chciałem dawać Spirit, które również wyszło, a Force w ogóle nie brałem pod uwagę. Force dwa razy, powiem tak, że Force mi przegrało łącznie z kilka tysięcy dolarów. Dwa mecze, właśnie ostatni mecz z Imperial. Miałem obstawione, że 2-1 wygra Force. Mówię, no okej, Imperial może jedną mapę ukąsić, ale wydaje mi się, że Force powinno to wziąć. No i nie wyszło. I Force przegrało 2-0, co jest bardzo dużym zdziwieniem dla mnie. Tak samo przedtem, poprzedni mecz grali z Outsiders. Też myślałem, że Force uda się uciągnąć tą gierkę i no niestety też się wysypało. A co najlepsze, na poprzednim kuponie, który już wiedziałem, że nie wejdzie, miałem obstawione powyżej 2,5 mapy w oczywiście tym meczu Force i Vitality, więc mam nadzieję, że faza legend jakkolwiek tutaj mi zwróci. Macie na ekranie teraz pierwsze mecze, więc możecie zauważyć, że dzieje się naprawdę mocarnie, bo już mamy pierwszego dnia pojedynek pomiędzy oczywiście Ens a FaZe Clan, gdzie wydaje mi się, że FaZe powinno to mimo wszystko wziąć. NC to dalej nie jest jeszcze ten mental na takim poziomie. No i druga perełka, czyli Navi G2, gdzie tutaj wydaje mi się, że mimo wszystko G2 powinno ten mecz wziąć. Pamiętajcie, że to jest BO1, więc tutaj może się wydarzyć dosłownie wszystko. Tak samo wydaje mi się, że Imperial powinno ukąsić mecz właśnie z Big, gdzie w sumie dużo ludzi daje Big na 3-0, dużo ludzi daje też, że Big wyjdzie, a dużo ludzi daje też Big na 0-3, więc wydaje mi się, że Big mimo wszystko nie wyjdzie z tej fazy legend, ale ten pierwszy mecz właśnie Imperial wydaje mi się, że powinno oczywiście wziąć. Tak mi się wydaje i dlatego wydaje mi się, że gdzieś tą jedną mapę mogą ukąsić po drodze, jeden mecz oczywiście, ale mimo wszystko wydaje mi się, że Big nie wyjdzie z tej fazy oczywiście legend. Dalej tak samo wydaje mi się, że swój mecz powinno wygrać Spirit z Furią. W sensie Furia to jest naprawdę mocna drużyna, ale mam nadzieję, że Spirit ukąsi. Dlaczego mam nadzieję? Bo mam ich na kuponie, więc tak to wygląda mniej więcej. Generalnie dużo ludzi na 0-3 typuje tak, albo Imperial, albo Bad News Eagles, które też wyszło rzutem na taśmę, też wygrywając Forze i... A nie, przepraszam, z Mibrem wygrali Bad News Eagles właśnie. Też Mibrem miałem obstawiony, to był ostatni mecz, który zamykał mi kupon, coś nie wyszło. Dużo ludzi daje Bad News Eagles, dużo ludzi daje Imperial, ale dużo ludzi daje też Liquid. I ja przy Liquid zostaję. Liquid wygrał 2-0 z Astralis. Nie mam pojęcia, co tam się stało, jak to Liquid wyszło. Mówię, ja dawałem w sumie dla beki, że to Liquid wyjdzie i mówię, no dobra, mamy już 5 punktów, bo Astralis gra z Liquid, więc no na pewno wyjdzie Astralis, ale just in case mamy już i tak 5 punktów zapewnione. I no tak się złożyło, że no niekoniecznie. Generalnie bardzo duże rozczarowanie Eternal Fire, które zepsuło mi już pierwszego dnia kupon. W sensie wygrałem i tak całkiem sporo, bo jakoś 1200 dolarów byłem na plus, i tak potem przegrałem. Znaczy nie na plus, wygrałem po prostu 1200 dolarów, ale trafiłem w ogóle 7 na 8 meczy. I tym jednym meczem, który nie trafiłem, był właśnie Eternal Fire z nie pamiętam kim. Chyba Bad News Eagles, ale nie jestem pewien. Pierwszy mecz właśnie Eternal Fire nie trafiłem. To była naprawdę katorga, bo oczywiście IHC mierzyło się z Renegades, czyli dwie drużyny, które zostały typowane do 0-3. 0-3 zrobiło również 9-Zit, więc no mówiłem, że Renegades powinno zrobić to 0-3. IHC nie dałem i bardzo dobrze, bo mój pickem by się już wywalił na starcie. No i co, wracając do tej fazy legend, tu szczerze jest bardzo ciężko wytypować te drużyny, bo można każdą drużynę tak naprawdę dać do wyjścia, ale zaczynając 3-0 Cloud9 z wykupionym oczywiście składem Gambit. Mam nadzieję, że uda im się oczywiście wygrać. Pierwszy mecz grają bodajże z Ninjas in Pyjamas, tak mi się wydaje bynajmniej. Przepraszam bardzo, sprawdziłem na szybkości i to są derby takie rosyjskie, bo Cloud9 oczywiście gra z Outsiders. Mam nadzieję, że Cloud9 tu sobie poradzi, czyli Star Squad Gambit. VP nie powalało CS-em, jeśli chodzi o fazę pretendentów, w sensie stylem i tak dalej. To nie były dobre gierki, to były bardzo często comebacki i close wyniki. W ogóle Spirit, to jest naprawdę według mnie fenomen, bo oni w każdym meczu chyba comebacka zrobili na co najmniej jednej mapie, więc to jest w ogóle dla mnie hit, jak oni tutaj wyszli. Dalej, Heroic. Tu nie ma zbytnio co dyskutować, to jest po prostu drużyna
drużyna, która musi wyjść z tej fazy legend, tu nie ma innej opcji. Dużo ludzi pomija CPH, ja w CPH wierzę, że wyjdą. Big wydaje mi się, że nie wyjdą, że już pierwszy mecz z Imperial powinni przegrać. Mam taką oczywiście nadzieję. Fury mimo wszystko nie daje, FaZe Clan jak najbardziej. Ninjas in Pyjamas skipuje, oczywiście dalej daje Natus, Vincere, albo wiecie, żeby było tak ładniej, to sobie tutaj na pierwsze miejsce damy Natus, Vincere, damy sobie tutaj, albo nie, żeby tak kolorowo troszkę, wiecie, o, zróbmy coś takiego, dorzucamy oczywiście CPH, dorzucamy oczywiście tutaj FaZe Clan i dalej, słuchajcie, tu już jest naprawdę ciężki wybór, bo mamy tylko dwa sloty i te dwa sloty zostawiłbym kolejno dla Vitality i, no kurczę, nie mam, wiecie co, może Vitality sobie tu damy, żeby po prostu ładniej wyglądało, wiecie o co chodzi, ja lubię mieć takie dziwne trochę fantazje, wiecie o co chodzi, no i ostatnie miejsce tutaj dla ENS, no ale mówię, że coś mi się tutaj nie chciał przyciągnąć, mam nadzieję, że to nie będzie jakiś zwiastun, że to nie siądzie, ale tak naprawdę możemy tutaj dać dosłownie każdą drużynę do wyjścia. Mówię, kusi mnie to 0-3 Imperial, bo dużo ludzi daje to Imperial, ale mówię, ja potem zawsze płaczę, że tu coś zmieniłem, tu czegoś nie zmieniłem. Ostatnio płakałem naprawdę dość sporo razy, bo dużo ludzi pokażę wam, między innymi dawało, czy to był chyba PGL, tutaj Major Stockholm, tak mi się wydaje, dużo ludzi dawało, nie wiem czemu nie dałem tutaj do wyjścia Vitality i Virtus Pro, nie wiem, bo tutaj już mi się to wszystko wywaliło praktycznie, nie, bo tutaj mi zabrakło dosłownie punktu, żebym miał diamentowy żeton. Tutaj dałem G2 tak w sumie dla beki, mówiłem to na filmie z tego pikemu i że normalnie dałbym na to z Vincere, ale że i tak już tutaj nie mam szans na diament, to dałem G2, bo w sumie zauważyłem, że tak powiedziałem, że tylko jednego tutaj punktu mi zabrakło, a na filmie było pokazane, że G2 dałem, więc tutaj takie sprostowanie lekkie, że tutaj na fazie legend się oczywiście nie posłuchałem, dałem według siebie, miałem nadzieję, że Entropic wyjdzie, troszkę się niestety to zepsuło. FaZe Clan tak samo, ostatni mecz z VP, naprawdę close wyniki, gdzie FaZe Clan wygrywało i powinno domknąć mapy, to były naprawdę bardzo unlucky dla mnie. Major tak samo tutaj na Star Ladderze w Berlinie też tutaj zobaczcie, że tutaj były właśnie 4 punkty, gdzie dużo osób dawało tu Dream Eaters, ale ja jako już tutaj stwierdziłem, że dam to Dream Eaters, tak jak większość na 0-3 i że zaskoczyli i wyszli z tej fazy pretendentów, to mówię, no nie, nie daję ich. Dużo ludzi daje ich, większość praktycznie dawali, bo większość uznawało, że to jest free punkt, tak naprawdę, ale ja stwierdziłem, że pójdę inaczej i dam Mipr. No i tak to się niestety zemściło. Tutaj oczywiście również mówiłem na filmie z Pikemu, że dałbym Astralis normalnie, ale że oczywiście nie ma szans na diament, no to dałem tak dla beki sobie Easy Forens, nie? Ale wracając oczywiście do... Aha, no super. Ale wracając oczywiście do naszego pikema, to ja sobie w tym momencie zatwierdzam typy. Wydaje mi się, że 5 punktów jest tu jak najbardziej do zrobienia. Nie zdziwiłbym się, jeżeli faktycznie to 0-3 by zrobiło Imperial, ale mówię, według mnie Imperial nie zrobi 0-3, bo ten pierwszy mecz wydaje mi się, że z Bigiem jak najbardziej są jakiekolwiek szanse, bo pamiętajcie, że to są BO1, tu jest wszystko możliwe, tu musi się coś wydarzyć nie tak, jak my byśmy chcieli, bo jakiś underdog na pewno się znajdzie. I według mnie tym underdogiem będzie właśnie Imperial i Spirit. Tak mi się wydaje. Imperial oczywiście grające z kim? Imperial grające oczywiście z Bigiem i tak samo Spirit grające z Furią, więc mam nadzieję, że pikiem oczywiście będzie jak najbardziej poprawny, że uda mi się zdobyć 5 punktów. Mógłbym dać safe beta, że po prostu Cloud9 wyjdzie, ale mówię, tu naprawdę każda drużyna może wyjść i wydaje mi się, że to jest w miarę pewne 5 punktów, dlatego zaryzykuję 3-0 oczywiście Cloud9. Żeby zatwierdzić oczywiście typy, macie czas bodajże do 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego meczu, więc jeżeli nie zrobiliście pikema, no to róbcie, bo lecimy po złoto. Znaczy, po złoto też, ale po diament lecimy w tym majorze, nie? Bo jeżeli to uda nam się trafić, to wydaje mi się, że już droga będzie. W sensie inaczej, no głównym pretendentem mimo wszystko do wygrania tego majora jest FaZe Clan. No nie zdziwiłbym się, jeżeli faktycznie G2 i Navi też zostałoby do samego końca w walce oczywiście tego majora i tak się pewnie stanie, ale Navi teraz troszkę niestabilne, G2 tak samo. Wydaje mi się, że FaZe Clan powinien tego majora wziąć, ale bardzo kibicuję również Cloud9, bo to jest dla mnie sentymentalna drużyna, więc mam nadzieję, że majora oni oczywiście wygrają, a odcinek oczywiście bez tutaj otwierania takich, powiedzmy, wróżb na tą oczywiście kolejną fazę naszego majora. Macie również do wygrania jakiegoś losowego skina, bo powypłacałem trochę skinów dla was na konkursy, więc zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem. Napisz, jak wygląda twój pikem, komu kibicujesz w fazie legend i daj znać, co oczywiście sądzisz o dotychczasowych meczach, jakie emocje odczuwasz o tym majorze, no i oczywiście dołącz na Discorda, bo to też jest ważne. A my sobie przechodzimy oczywiście do openingu, generalnie jeśli chodzi o naklejki, dobrze.
strzelciała złota Navi. Jeśli chodzi o naklejki, wydałem jakieś 2500, może 3000 na naklejki i trafiłem 3 złote, więc bilans naprawdę tragiczny. Jeśli chodzi o otwieranie naklejek, wydaje mi się jedna z gorszych pas w mojej oczywiście karierze, bo 3 złote naklejki na tyle wydanych pieniędzy to jednak troszkę dosyć słaby, nikt nie ukrywam. Najdroższa naklejka to chyba Holo Simple za 170 zł, on tyle kosztuje teraz. O nie, Shiro był tutaj! Holo, kurczę, bardzo ładne naklejki są te z Cloud9. Cloud9 też mam dwie Holo naklejki, które kosztują około 60-70 zł, też bardzo piękne według mnie. No szkoda, że to Eternal Fire nie wyszło dalej, bo jakby wyszło, to wydaje mi się, że to miałoby jakikolwiek wpływ na to, że naklejki ich poszłyby do góry. Jeśli chcecie jakiś powrót może serii inwestycyjnych, dajcie znać oczywiście w komentarzu. No i mówię, do tego jeszcze Monesiego trafiłem też, oczywiście autograf Holo i on kosztuje chyba 100 zł, więc ja sobie te wszystkie naklejki trzymam. Zaraz wam pokażę w ogóle magazyn z moimi naklejkami, bo tam wszystko oczywiście chowam, nie ma sensu tego sprzedawać. Wiem, że mógłbym poczekać do promocji i zaoszczędzić dużo pieniędzy, ale mówię, no ja sobie lubię zakręcić skrzynką i po prostu sobie to trzymam i może kiedyś uda nam się oczywiście to wszystko spieniężyć. Ale mówię, teraz wydaje mi się, że nie ma sensu tego na bieżąco sprzedawać, tym bardziej, że troszkę na minus tak jestem. O, mamy NIP brokatową naklejeczkę. Fajna naklejka, ostatnio oczywiście kapsuła leci, może to jakieś złoto na koniec by nam wypadło, no jeśli nawet tutaj nie... Nie, CPH, no, kurde bela. Dobra, także no, opening nie powala. Pokażę wam oczywiście jeszcze tutaj. W ogóle sobie zakupiłem nową odznakę. W ogóle to jest ciekawa historia, bo ja jak kupuję sobie takie odznaki, właśnie pytacie w ogóle często, skąd mam takie oryginalne odznaki. Ja po prostu kupuję od ludzi, którzy mają fizyczne wersje z kodem oczywiście do gry. Takie odznaki są rozdawane właśnie na Majorach przy wejściu, z tego co kojarzę. Dostajecie taką właśnie odznakę, jeśli chyba tam coś tam dopłacicie, albo macie jakiś specjalny ten, nie wiem, ale to można kupić na Majorach, można kupić na sklepie oczywiście Valve. I to jest ciekawa historia, bo kupiłem tą odznakę, wersję fizyczną i z kodem za jakieś 160 zł. I tak odbieram dzisiaj paczkę właśnie z tym fizycznym pinem i dostałem karteczkę od widza, gdzie okazało się w ogóle, że kupowałem to od widza. Więc pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że oglądasz ten film i dziękuję jeszcze raz za liścik i za odznakę, bo jest bardzo ładna. No i przejdziemy sobie oczywiście teraz do tego magazynu, tak się oczywiście prezentują te wszystkie naklejki, które trafiłem. Jeszcze wam powiem w ogóle, ile tego oczywiście jest, bo też tutaj, zobaczcie, tu jest prawie 900 naklejek, więc to możecie sobie policzyć, jedna kapsuła 5 zł, no to możecie sobie policzyć, ile pieniędzy zostało oczywiście na to wydane. Ej, bo w ogóle tak szybko sobie to policzyłem i to wychodzi 4500, więc no to troszkę chyba więcej wydałem na te naklejki niż 2000, ale no zobaczcie, tak one się prezentują, mówię, nic tutaj zbytnio nie powala, jest teoretycznie tutaj jakaś taka, w sensie te CPH są ładne naklejki, ale nie kosztują jakoś dużo, one kosztują 10 zł, 15, coś takiego, nie więcej wydaje mi się, no i możecie sobie zobaczyć, że tutaj gdzieś pewnie zaraz się pojawi właśnie ten, między innymi. Ej, gdzie jest mój Monesi, halo? Mamy tu oczywiście w międzyczasie po drodze złotą naklejkę Kadiana. Jest ona spoko, ale kosztuje niewiele, bo chyba z 20 albo 30 zł. O, jest tutaj naklejka Monesiego, no zobaczcie, jest ona w miarę spoko i no kosztuje też swoje, bo kosztuje stówkę jakoś, nie? Mam tutaj Bita, mamy Apexa, mamy tutaj jakieś Holo, mamy tutaj brokatą Cloud9, która również jest całkiem spoko. Dalej lecimy, poszukam jeszcze właśnie tej, o, jest tutaj złota naklejka, to jest chyba najgorsza naklejka drużynowa, jaką mogę w ogóle trafić. Jest to jedyna naklejka drużynowa, jaką trafimy. Mamy tutaj to Cloud9. Takie naklejki mam dwie, to jest coś naprawdę pięknego. Wydaje mi się, że po Majorze jak najbardziej może to pójść do góry. No ale mówię, jeśli chcecie poradnie jakiejś z inwestycji, bo dalej w tym siedzę, nie tak dużo co prawda jak kiedyś, ale dalej w tym siedzę, więc piszcie. Jest Hunter, który również no, w miarę spoko się prezentuje, nie kosztuje za dużo, ale naklejka jak najbardziej spoko. Naklejki Fury również to jest coś pięknego. Zobaczcie, jak to ładnie tutaj się oczywiście prezentuje. I gdzieś tu miałem tą naklejkę Simpla. Jest tu oczywiście Vitality również Holo. Eternal Fire, które mówiłem, że jest bardzo ładne, szczególnie te brakotowe, to jest coś pięknego. FNX, również fajna naklejka. Imperial, również ma fajne te naklejki w Holo. No ale mówię, gdzieś tu kurczę był Simple, jest oczywiście Spirit, również Holo, jest Apex, kolejny chyba. O, i tu jest Simple, który kosztuje jakoś 150 zł. Naklejka w miarę spoko, będę ją jak najbardziej oczywiście trzymał, również tutaj inne co mówię. Furia, również bardzo ładne naklejki, które również mogą pójść do góry. Cloud9 po raz kolejny oczywiście. No i tak to się prezentuje. Dajcie oczywiście znać, co sądzicie o moim pickiemie, czy byście coś zmienili, no i oczywiście jak wy typujecie, jakie drużyny wyjdą, jakie drużyny się ośmieszą, bo wydaje mi się, że to może być bardzo słaba faza, jeśli chodzi o Outsiders i właśnie Team Liquid. I mam też dziwne wrażenie, że Big również może się lekko ośmieszyć i Ninja Sim Pijamas w sumie również. Więc dzięki za oglądanie, liczę na Cloud9, liczę na Imperial w tym pierwszym meczu i oczywiście na G2 w meczu z Navi. Dajcie znać oczywiście, co sądzicie i również oczywiście liczę na Team Spirit w meczu z Furion. Więc dzięki za oglądanie, dajcie znać, czy myślicie, że będą jakieś underdogi, czy nie, no bo mówię, według mnie i Spirit, i Imperial, ten pierwszy mecz ma jak najbardziej w zasięgu. Dzięki za oglądanie.
trzymajcie się i nara. Troszkę znowu się rozgadamy, ale mówię, mam nadzieję, że podobają wam się te odcinki, no bo czasami lubię z wami po prostu pogadać na taki temat, gdzie po prostu nad tym majorem, no nie ukrywam, że żyję przez ostatnie kilka dni. Całe mecze są oglądane praktycznie, wszystkie mecze są oglądane, więc to jest naprawdę święto dla graczy Counter-Strike'a. Nikt za mną na nic śmieci, nara.